Podczas sesji Rady Miasta zgorzeleccy radni dyskutowali o założeniach i wymogach nowej ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Jak mówią, gminę czeka rewolucja śmieciowa. Jesteśmy przygotowani do wejścia nowej ustawy, czyli do wejścia nowych przepisów od połowy przyszłego roku. Musimy zupełnie zmienić system gospodarki odpadami. W tej chwili od przyszłego roku właścicielem odpadu będzie gmina, więc my będziemy odpowiedzialni za wywóz, utylizację, segregację. Wszystkie odpady będą wywożone do regionalnej instalacji gospodarowania odpadami komunalnymi w Lubaniu. Jesteśmy wraz z chyba z 12 innymi gminami okręgu zachodnio-południowej Polski, tak, bo to jest i Zgorzelec, i Lubań, i gmina Zgorzelec, i Sulików, i Zawidów, i wiele, wiele gmin jeszcze z powiatu lubańskiego. Wszyscy zdecydowaliśmy się na jedną regionalne centrum utylizacji odpadów. Zdaniem burmistrza jest to dużo tańsze rozwiązanie. Ze względu na to, że razem jest po pierwsze taniej, po drugie jesteśmy wtedy w stanie spełnić wymogi unijne. Jeżeli wymogi nie zostaną spełnione, gmina zapłaci wysokie kary pieniężne. Niespełnienie wymogów unijnych powoduje naliczanie gminom potężnych kar, które też trzeba będzie zapłacić z budżetu, więc każda złotówka zainwestowana w gospodarkę odpadami wspólnie dużo bardziej się opłaca. To ile zapłaci jedno gospodarstwo domowe może zależeć od liczby mieszkańców, od ilości zużytej wody albo od powierzchni nieruchomości. Możliwość wyboru metody ma pomóc samorządom sprawiedliwie naliczać opłaty. Myślę, że na sesji, w której będzie głosowanie, będziemy pokazywali kalkulacje, z czego poszczególne czynniki wzięły się, dlaczego taka cena, a nie inna. Będzie dyskusja na ten temat, więc myślę, że wtedy będzie dobry moment, żeby wszystkim mieszkańcom zaprezentować taka cena, dlatego taka cena i z czego ona wynika. Radni podejmą decyzję o wysokości tzw. opłaty śmieciowej w tym roku. Pewne jest to, że opłaty znacznie wzrosną, a za wszystko zapłacą mieszkańcy. Na wprowadzanie nowego systemu ustawa daje czas najpóźniej do lipca 2013 roku.